Dawid Ercetic, który od tego sezonu, a przede wszystkim od tego roku szkolnego, prawda, podjął pracę w Szkole Mistrzostwa Sportowego i wychowuje przyszłe pokolenia, chyba nie tylko zapaśników, tak, bo w ogóle sportowców. Jak pan się czuje w tej roli nowej dla siebie, trochę takiego pedagoga sportowego? No tak, no, trzeba było sobie powiedzieć w końcu dość, jeżeli chodzi o karierę sportową. Człowiek też nie jest coraz młodszy, coraz starszy. Także no co, postanowiłem zakończyć w tamtym roku karierę sportową. Podjąłem pracę w Szkole Mistrzostwa Sportowego, gdzie jestem i nauczycielem, i trenerem zapasów. No i w naszym miejskim klubie zapaśniczym również jestem też trenerem. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbywają w Raciborzu. Jak pan tutaj obserwuje osoby, z którymi pan współtworzy klub Unia Racibórz, komu pan kibicuje, jak pan postrzega ich ścieżkę do takiej formy, co najmniej jaką pan reprezentował? No, na pewno najbardziej kibicuję tutaj chłopakom, którzy walczą, tak. Mamy bardzo fajną ekipę na 9 zawodników, 8 dzisiaj walczy o medal, także myślę, że jest robiona fajna praca w klubie. Mamy fajnych chłopaków, którzy też chcą trenować. Oni naprawdę ciężko trenują i myślę, że w przyszłości w seniorach możemy mieć też z nich udział. Mm-hmm. W jednym z wywiadów pańska żona mówiła, że sama by nie potrafiła podjąć takiej pracy już trenerskiej, wskazując, że pan ma coś w sobie, taki dryk, że pan ma przede wszystkim cierpliwość do tego, żeby wychowywać się, żeby no, poradzić sobie z młodymi ludźmi. Jak pan myśli, co to jest takiego, co w panu tkwi, gdzie ewentualnie się pan tego nauczy? No tak, no, dużo pracuję też z takimi malutkimi dziećmi i z nimi naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości i zrozumienia. Nie można dać sobie, nie wiem, wejść przy sobie na głowę. Trzeba to wszystko sobie fajnie poukładać i ja myślę, że jeżeli się ma dobry kontakt nawet z dziećmi, wszystko się da zrobić. No, niektórzy nie mają tej cierpliwości, niektórzy mają. Nie wiem, co ja w sobie mam, czy może nie mam. Radzę sobie. Pan już zakończył karierę, żona myślę, że tam gdzieś już zaczyna patrzeć, że ten kres kariery też nadejdzie. Myśli pan, żeby ewentualnie państwa latorośl, przyszły potomek też był sportowcem? Ciężko mi powiedzieć. Nie chcę mówić, co będzie. Nie, tak jakby, powiem tak, nie będziemy na pewno naciskać. Jeżeli coś kiedyś tam się wykluje, będzie robiło to, co będzie chciał. Bardzo dziękuję.